Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku cyklu Azura's Wrath. To już jest kolejny odcinek. Jak wiecie, spadliśmy na ziemię po walce z Kalerowem. No i budzimy się w gorących źródłach, czyli w jakże przyjemnych okolicznościach. Nanda. No i nie jesteśmy, jak widzicie, sami. O tak. August to jest nasz były mistrz. August, który, jak wiecie, albo i nie wiecie, wziął nas z ziemi, gdzie spadliśmy, wyleczył, no i zaniósł do gorących źródeł. Podejrzewam, że on jest goły, tak samo jak my. No i siedzimy sobie spokojnie, jak to w japońskim stylu bywa, w gorących źródłach. Odpoczywamy, leczymy swoje rany. Fajnie, ciekawe rzeczy mówi. To jest taki typowy przykład gościa, który, wiecie, walczy, żre, no i się zabawia. Ale Asura nie jest taki jak on, chociaż kto wie. No i tak, nadchodzi główne danie tego odcinka. Tak, twórcy gry się postarali. No i quick time eventik, musimy jakby zmienić obiekt naszego skupienia na coś innego. Ale będzie ciężko. No i tak, rozpoczyna się interaktywna część naszego tutaj spotkania. Możemy się rozglądać, siedzimy sobie. Możemy achievementa zdobyć, takiego fajnego. Ja już to trofeum zdobyłem. Wystarczy, że patrzymy w jedno miejsce takie. I achievement unlocked. Co prawda ja już go zdobyłem, więc nie mogłem go zdobyć drugi raz. No i co możemy zrobić? Możemy wstać, możemy splash, czyli pochlapać tutaj naszą towarzyszkę, która nam odchlapie tak jakby. Możemy czak, czyli co, pociągnąć z gwinta. O tak, i wtedy troszeczkę nam się jakby pasek progresu zwiększy z tego co widzę. Co jeszcze możemy? Nie, to żadnego postępu chyba nam nie robi. Możemy drink, tak, drink, czyli pewnie... A, po prostu napijemy się po bożemu, czyli z kubeczka. On, oczywiście zaraz kubeczek zostanie napełniony na nowo. Rozglądać się możemy... No i dobra, jedziemy z gwinta. Czemu by nie? Musimy szybko się tutaj upić, żeby nasz jakby pasek postępu poszedł do końca, żeby popchnąć dalej następną sekwencję. Może ją jeszcze ochlapiemy. Nie wiem, co się stanie, jak wstanę w tym momencie. Chociaż wiecie co, spróbuję to zrobić. Nie powinien się jakby zakończyć to wszystko. Aha, to o to chodzi. No dobra, już rozumiem. No i w tym momencie załadował się nam paszek Burst. Jak to dziwnie brzmi w tej sytuacji, ale naciśniemy go. Wow! Dziwne to było. Ale Asura ledwo podejrzewam stoi na nogach. Wow, ale dostaliśmy po mordzie. Od Augusta? No, od Augusta, myślałem, że od nim. Sielankowa sytuacja, muszę wam powiedzieć. Możemy się dalej rozglądać? Możemy. Ima wa tsumaran jidai da. Deus me, sekai o sukuu nado to omie o kiri. Soshite sono tame no shikumi o kouchiku shiyotta. Jak widzimy, Augustowi średnio się podoba ten plan. Ten plan wiecznej, jakby wiecznego zbawienia całej ziemi. Właśnie, czemu Wajzen i czemu Karlow byli tak słabi, skoro polegali na tej całej mantrze wysysania tej mocy z tych ludzi? Tak, to były czasy, kiedy walczyliśmy ramię w ramię.
No i czyżby kolejna wspominka? Szczerze mówiąc już nie pamiętam za bardzo, jak ten odcinek się tutaj odbywał, ale raczej tak, bo widziałem tutaj młodego naszego Asurę. Jeszcze miał oczy w miarę jako tako normalne. No i stajemy do walki z... w sumie to trochę tak na siłę dodali ten etap, podejrzewam. No bo w sumie nic by się nie stało, gdyby tego etapu nie było jakoś tak. No zobaczymy, co się dalej stanie. Aj! Szybciutko ich rozwalę tutaj, bo naprawdę z tymi przeciwnikami miałem już do czynienia już dość dużo. Może August się zaraz pojawi, nie pamiętam szczerze mówiąc. Może będzie tutaj bardziej jak fabularnie rozwiązane niż to, tylko że po prostu kiedyś tam dawno, dawno temu, kiedy zanim Asura jakby się sprzeciwił, znaczy nie sprzeciwił się, kiedy po prostu go nie zdradzili, razem ramię w ramię plewili brutalnie, rozwalając całą tą gomę. Bez żadnych sztuczek, bez żadnych mantr, bez żadnych jakichś dział niesamowitych, po prostu czystą, brutalną siłą. I to im sprawiało przyjemność. A możemy przejść dalej, rzadko to jest spotykane w tej grze, żeby móc po prostu sobie tak spacerować. O, w lewo. Ładny unik. Goma Charger. Poziom mocy 80 coś. Fajny nosorożec, Rhino. No, ciekawe. Z nim jeszcze nie walczyliśmy. Ciekawe, jak się z nim walczy. Czyżby normalnie? Oj, trzeba unikać jego. Zablokujemy sobie kamerę na nim. Wow, uniknąłem, skubańcze. Chodź, w tyłek, jedziemy. Dobra, podbijemy. Czy trójkącik? Trójkącik, jest! Dobrze. Bardzo, bardzo przyjemnie się, bardzo przyjemnie wchodzą te ciosy na niego. O, już zginął. Myślałem, że się dłużej pobawię. O, a ten kolejny, no to fajnie. Próbuję do niego strzelać, ciekawe, czy te strzały dolecą. Dolatują, fajnie. No to zobaczymy, czy mogę go w ten sposób rozwalić. Chyba jednak nie, chociaż... Nie, dobra, podejdę do niego, nie będę... Wow, on też może strzelać, no ciekawe. I chodź tutaj! Ej, już go rozwaliłem? No, czyli jednak duże obrażenia dostawał, kiedy do niego strzelałem z odległości. Szybciej, szybciej, szybciej! Mogę się uwolnić, zaraz to zrobię, jeżeli spotkam jeszcze jakichś przeciwników. Podejrzewam, że spotkam to większych być może, bo tu widzę duży teren się przed nami otwiera. Więc powinna być jakaś walka z bossem czy coś takiego. A, walka z bossem, no dobra. Walka z masą gównianych przeciwników. Ale zawsze coś. Chodź tutaj. Trójkącik, jest, udało się, dobra. Rotną sorożca już rozwaliłem, zostały te marne płotki. A nie, jeszcze jest nosorożec, a ty skubańcze, chodź tutaj do mnie. Jak tutaj, ciężko, po prostu kamera czasami tutaj ucieka w tej grze. Ciężko tutaj wycelować w przeciwnika, jakiego chcemy atakować. Czy gra po prostu gubi nasze intencje. Ja chcę na przykład nosorożca lać, a tutaj cały czas mi się napatarzają te gówniaki. Ale chyba już prawie wszystkie rozwaliłem. I teraz ostateczny cios, czyżby? Tak, mogę użyć burst. Ale wkurzenie, Asury. Co, on skałę rozwala? Tak, na to wygląda. On gdzieś biegnie, ktoś na niego czeka, pewnie się z kimś umówił. Po drodze troszeczkę rozwalił łby stworom. A któż to? Wow! Ale wielki żółw. Kamy. Chyba już walczyliśmy z żółwiem. Tak, walczyliśmy. Więc nie powinno być. Ale wydaje mi się, że tamten żółw, z którym walczyliśmy, był troszeczkę mniejszy. Jakieś takie mam wrażenie. Wow! W tyłek najlepiej trafić tutaj. Bo jest mięciutkie mięsko. O, żółw się przewrócił szybko. Trójkącik na głowę. Aj, nie zdążyłem. Dobra, będę wiedział już teraz, że jak żółw leży, to muszę się dostać do łba. O, nie szalej, żółwiu. Dobra, chodź tutaj. Jedziemy. O, trójkącik. Dobra. O, ale głowa skrzywiona, musiało boleć. A, nie zdążę chyba dobiec do głowy, zanim on wstanie, więc po prostu będę go naparzał tutaj w odbyt. Wow. Uciekaj, Asura. Niebezpieczna bestia z tego żółwia. Lepiej go dać w twarz, gdyż będę miał po prostu bliżej do... Bo właśnie... Ej, no co jest? Nie mogę go uderzyć? A, bo przecież się przegrzałem. Okej.
Jak za często używamy trójkącik, to się przegrzewamy. Widzicie, na środku jest takie czerwone kółeczko, no i gdy ono się pojawia i musimy poczekać po prostu. Aaa! O, pierwszy raz mnie zmiażdżył za straniec. O nie, na to już nie pozwolę. Uwolnienie. Chodź tutaj. Czyżby nosorożce się tam pojawiły? Fuck! No nie, muszę szybko wykorzystać to moje uwolnienie. Jest trójkącik, żółw! O, ale piękne obalenie. Chodź tutaj, żółwiu. Póki jeszcze mogę cię odparzać ze zdwojoną siłą. Ło, ale agresywny, ale... Jeszcze ten nosorożec, stary znajomy. A najpierw chcę żółwia rozwalić, chociaż może najpierw się nosorożcem zajmę. Dobra, chodź nosorożcu. Zajmiemy się tobą najpierw. O, kim ty byłeś? To byłeś kimś nikim w porównaniu z tamtymi nosorożcami, co walczyłem wcześniej. A już w ogóle w porównaniu do żółwia to jesteś naprawdę ścierwem. Dobra, chodź tu żółwiu. Nie! No i znowu się dają złapać. Uwolnienie! Jedziemy! Zdychaj żółwiu wreszcie, o! Przez przypadek w sumie się obroniłem od tego ataku, ale... Liczy się, że niby to zrobiłem z zamysłem. Długo trzeba tutaj się z nim rozprawiać. Ale pasek postępu czerwony już niemal jest pełny. Aj, uwolnienie mi się skończyło, niedobrze. Może jak będę uderzał w twarz... O, trójkącik! Jest, zdążyłem! No i dobrze, jeszcze tylko troszkę. Może podbijemy troszeczkę ten pasek strzelaniem. Ej, to chyba był zły pomysł. Dobra, żółwiu, ostateczny cios. I już po tobie, w odwyt! Burst! Ale świderek piękny. I ostateczny cios. Uuu. No a Sora wtedy był młodszy, podejrzewam, że był dużo słabszy niż w tym momencie jest. Gdzie są moi przeciwnicy? Czyli widać, że rządza walki wtedy była jedyną jakby jego rządzą. Nie był spokojny. W tym momencie też nie jest spokojny, co prawda. Ale jakoś myśli racjonalnie. Ma jakby inne priorytety. Nie jest tylko po to, żeby walczyć, ale przede wszystkim, żeby się zemścić. Ale piękna rybka! Jakiś Magikarp! Tylko podejrzewam, że troszeczkę silniejszy niż w Pokémonach. O, ale my chyba nie będziemy się z nim walczyć. O tak, wyścig z Augusem, to jest to, co lubię. Kto pierwszy do Magikarpa? Koniec wspomnienia? A, chciałem walczyć z fajną rybką, no. Ale widać, kiedyś w dawnych czasach byliśmy bardziej porywczy. Ciąg dalszy nastąpi! Gdzieś w Shinto. Mówią, że Lord August zszedł z nieba, żeby znaleźć tego poległego boga. Ten zdrajca był kiedyś uczniem Augusa, prawda? Myślicie, że Lord August nadal lubi tego poległego boga? Lubi go? To śmieszne. Lord August jest najbardziej bezlitosnym z 7 bóstw. Oczywistym jest, że on zszedł na ziemię po to, aby się z nim rozprawić. Więc gdzie Lord August tak naprawdę poszedł? Do gorących źródeł Kanazuki. Lord August zawsze tam chodzi przed walką. Przeciwko Lordowi Augustowi ten poległy bóg nie ma naprawdę najmniejszych szans. Nie byłbym taki pewien. Lord Wizen i Lord Kalrow również zostali pokonani. Kto powiedział, że Lord August będzie miał więcej szczęścia niż oni? Oczywiście nie widzieliście Lorda Augusta w walce. Gdybyście widzieli, nie gadalibyście takich bzdur. Wiem to, ponieważ kiedyś byłem żołnierzem. Setki lat temu na wojnie. Nikt nie może pokonać Lorda Augusta. Wielu mówi, że jest nawet silniejszy niż sam Lord Deus.
Dosyć tego pieprzenia! Ruszać się! Tak, panie! オーガスト密集地は苛烈に幕を開け、もはや常人の介在を許さぬ神域に到達した戦いは激化の一途をたどる。勝つのはアスラかオーガスか、その結末は神ですら知るすべはない。